I'll give you Blackbeard's honest opinion. You ask me, can this new captain promise you a life of prizes, plunder, and adventure? Pamiętam, jakby to było wczoraj. Znajomy pokazał mi zwiastun nadchodzącego wówczas Assassin's Creed'a. Zamiast jednak, jak mi się wówczas wydawało, nudnego biegania po dachach i zabijania templariuszy, co widywałem na zwiastunach poprzednich odsłon tego cyklu, był Czarnobrody. Czarnobrody snujący opowieść o nieustraszonym piracie, budzącym postrach na morzach i oceanach. Ten jeden szalenie klimatyczny i działający na moją wyobraźnię trailer wystarczył, bym ze zniecierpliwieniem oczekiwał na premierę produkcji Ubisoftu. Nie spodziewałem się jednak, że Assassin's Creed 4 Black Flag okaże się dla mnie tak fantastyczną przygodą. Zwyczajnie nie mogłem się tego spodziewać, bo muszę wam się przyznać, że to pierwszy Assassin, którego przeszedłem. Nie w którego grałem, bo wcześniej już miałem okazję chwilkę pograć w Assassin's Creed 2, 3, Brotherhood i Revelations, ale nigdy wcześniej mnie ta seria do siebie niczym nie przyciągała. Black Flagiem zainteresowałem się przez samą tematykę, bo w końcu gier o piratach nie było nigdy za wiele. Dawno temu było Sea Dogs, o którym pewnie mogliście nie słyszeć, było Sid Meier's Pirates, które jakoś mnie ominęło, a gdy chciałem w to pograć rok czy dwa lata temu, to oczywiście gra nie chciała mi się za żadne skarby uruchomić na moim komputerze. No bo jakby inaczej. Poza tym były jakieś tam nędzne produkcje na podstawie hitów Disneya, no poza Lego Piraci z Karaibów, którzy byli całkiem sympatyczni, ale to przede wszystkim gra Lego, a dopiero potem Piraci. Żadna z powyższych gier niestety nie dała mi tego, co film Werbińskiego. Film, nie filmy, bo sequele coraz bardziej i bardziej tę magię zatracały. Na szczęście tą niesamowitą, ciekawą, a do tego w interaktywnej formie, nawiasem mówiąc, przygodą na Karaibach okazał się dla mnie Assassin's Creed 4 Black Flag. Zastanawiałem się dłuższą chwilę nad tym, jak ugryźć temat, czy może zacząć od bezpośrednich porównań z poprzednikiem, czy może do Assassin's Creed 2, który z czarną banderą jest na równi wymieniany jako najlepsza odsłona tej serii. Albo po prostu przejdę do rzeczy, tak też chyba będzie dobrze. Wcielamy się więc w Edwarda Kenwaya, dziadka Connora z poprzedniej części, który postanowił rozstać się na rok czy dwa ze swoją żoną, wyjechać z Anglii na Karaiby, by wieść życie korsarza i zarobić na godne, szczęśliwe oraz długie życie. To człowiek goniący za pieniądzem, chwałą, sławą, nieco arogancki, chciwy, ale i dbający o swoich kamratów, inteligentny oraz bardzo konkretny. I to jest bohater, z którym faktycznie da radę się utożsamić, odnieść się do niego i zrozumieć, dlaczego robi to, co robi. I wiecie, o ile mogę jako tak obronić Connora, że nie jest aż tak beznadziejną postacią, jak wiele osób go maluje, to wyrazistością nie dorasta swojemu dziadkowi do pięt. Nawet Ezio, który jest powszechnie najbardziej lubianym protagonistą tego cyklu, nie zyskał takiej mojej sympatii, jak właśnie Edward. Początkowo patrzący jedynie na czubek własnego nosa, łapiący okazję do zarobku, przez którą wplątuje się w a jakże konflikt asasynów i templariuszy, cały czas szuka szczęścia, czy to w beczce rumu, czy pokazując kolejnym hiszpańskim marynarzom, kto rządzi na tych wodach, czy goniąc w końcu za legendarnym obserwatorium, którego odnalezienie w jego mniemaniu da mu to, czego tak naprawdę szuka. Nie chcę wchodzić w spoilery, bo warto tę historię poznać samemu, ale muszę nadmienić, że to pierwszy Assassin's Creed, w którym pierwszych skrzypiec nie gra wcale konflikt dwóch wrogo nastawionych do siebie starożytnych grup fanatyków, ale bohater. Bohater i jego wyboista historia życia, dopełniona najlepszym, najsensowniejszym i najbardziej wzruszającym zakończeniem w całej serii. I już sama historia, pozbawiona w zasadzie elementów nadprzyrodzonych, które licznie występują w wiadomych filmach, jest wystarczającym powodem, by w Black Flaga zagrać. Ale rozgrywka wcale nie jest tu gorsza, wręcz przeciwnie. Grając po kolei w te wszystkie asasyny, czułem powoli narastające znużenie tymi wszystkimi powtarzalnymi do bólu mechanikami, wałkowanymi w zasadzie od drugiej odsłony cyklu. Assassin's Creed 3 próbował wprowadzić sporo nowości z żeglowaniem, bitwami morskimi, polowaniem na zwierzęta itd. Ale no, wiecie jak to wyszło z mojego poprzedniego odcinka maratonu. Black Flag naprawił niemal wszystko, co tam nie działało, a w efekcie w połączeniu ze znacznie lepszą i przemyślaną strukturą otwartego świata sprawia, że to o wiele, wiele lepszy sandbox.
Karaiby po nieco powolnym, kilkugodzinnym prologu wprowadzającym nas w świat gry stoją dla nas otworem. Możemy robić to, co chcemy, eksplorować niezbadane wysepki, polować na rekiny lub wieloryby, wykonywać zlecenia na lądzie lub morzu, toczyć bitwy morskie, rabować statki itd. To znaczy jasne, w końcu zauważymy pewną powtarzalność i brak mniejszych historyjek przy każdym pobocznym queście może uwierać, ale każda aktywność, no może poza zbieraniem fragmentów animusa, ma tu rację bytu. Przykładowo, by ulepszyć i wzmocnić naszą kawkę, musimy zdobyć fundusze i odpowiednie zasoby. Nie obędzie się bez kilku abordaży. Wreszcie jest sens uganiać się za skrzyniami ze złotem, bo ekonomia, choć w gruncie rzeczy prosta, jest przemyślana i jest na co wydawać zarobione pieniądze. I tak, Ubi chyba posłuchało się narzekań na minigierkę za C3, więc teraz Edward otwiera skrzynię kopniakiem. Mała rzecz, a cieszy. Nawet zbieranie tych cholernych, latających kartek na wietrze ma sens, gdyż podczas żeglowania nasza załoga będzie śpiewać znalezione przez nas szanty. I omygy, jakie to żeglowanie jest świetne. Prędkość naszego okrętu jest naturalnie mocno przyspieszona względem rzeczywistości, ale nie na tyle, byśmy mieli wrażenie poruszania się wyścigówką jak w jakimś Mario Kart, a przy tym okręt jest bardziej responsywny i prowadzi się nim lepiej niż w przygodach Connora. Bitwy morskie także uległy usprawnieniu, mamy więcej taktycznych opcji, jak chociażby użycie moździerza czy wybuchających beczek. Zamiast wysyłania asasynów na misję, dostaliśmy minigierkę z wysyłaniem zajętych przez nas okrętów tworzących flotę Kenwaya. Nic szczególnego, ale przyjemny dodatek. Do tego ta błękitna, czy wręcz lazurowa woda. Twórcom udało się stworzyć naprawdę bardzo wiarygodną wizję Karaibów, w których aż chce się przebywać. Ubisoftowi zawsze udawało się tworzyć wiarygodne historyczne miasta, ale tutaj udało im się znacznie więcej. W odbiorze także pomaga oprawa audiowizualna, bo choć Black Flag jeszcze wyszedł na Xboxa 360 oraz PS3 i jedną nogą jest w siódmej generacji konsol, to przynajmniej na PC jest grą nad wyraz ładną. Karaiby są pełne kolorów, żeglowanie ku zachodzącemu słońcu to sama przyjemność, ale przede wszystkim kapitalna jest tu muzyka. Niemniej piracka, co słynny motyw przewodni piratów z Karaibów. No miód na moje uszy. Ale jeśli bardzo nie lubicie gameplayu, jaki ma do zaoferowania ta seria, to Black Flag ma szansę wam się nie spodobać, no okej. No bo jednak znajdziemy tutaj elementy, które są dla serii niemałym problemem. Ale to gra, której moim zdaniem przeszkadzają najmniej z całej serii i nikną na tle tego, że to wciągający, piękny piracki sandbox. Wiele osób mówi, że hej, ale to gra bardziej o piratach niż o asasynach. No i super, bo dzięki temu produkcja mogła nabrać wiatru w żagle, hehe. A my nie musimy się dusić w ciasnych uliczkach, czy wyciągać w kółko siano z miejsc, w których go zbytnio nie chcemy. Ale na serio, moim zdaniem, dobrze się stało, że Black Flag ma tytuł Assassin's Creed 4 na górze. Bo dzięki temu raz, że gra dostała ogromny budżet, a dwa, że mogła część mechanik doszlifować, a nie budować wszystko od zera. Dzięki temu, że sandbox w AC3 ssał, sandbox w AC4 jest tak dobry, no tak mi się zdaje. A i wypadałoby wspomnieć też o wątku współczesnym, ale jest go tu tyle, że można go w zasadzie olać, co stanowi miłą odmianę po koszmarnie męczących sekwencjach z Desmondem w poprzedniku. Boże, po co ja w ogóle sobie je przypominam? Bleh. Dobra, ale tak ogólnie miałem wielką frajdę z przechodzenia Black Flaga po raz 5, 6. Wrócę do tej gry jeszcze nie raz, i nie 2, i nie 3. Podobnie jak wracam co jakiś czas do przygód Jacka Wróbla. Pierwszych przygód. Jeśli nie graliście, to koniecznie nadróbcie, zwłaszcza że grę można dostać za bezcen, a to naprawdę fantastyczna przygoda na Karaibach, którą polecam każdemu. Dajcie znać, czy też dla was to najlepsza odsłona Assassin's Creed, czy też może wolicie Assassin's Creed 2 albo Brotherhood. Dzięki za uwagę, wiecie o czym pomówimy następnym razem. To ten. Trzymajcie.